W życiu nie lubię trzech rzeczy Spóźnialstwa, socjalizmu oraz wielkich latających robali. W tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o tych ostatnich, konkretniej o Kazadorach, czyli stworzeniach, które spotykamy w Fallout New Vegas. Kazadory są wynikiem eksperymentów przeprowadzanych w Wielkiej Górze jeszcze przed Wielką Wojną przez doktora Borowsa. Owady, od których pochodzą, nie mają swej nazwy w języku polskim. Określa się je mianem Tarantula Hawk. Przetłumaczcie sobie sami. Wyglądem przypominają osy. Polują na pająki, w tym tarantule, stąd ich nazwa. Nie są one jednak składnikiem ich diety. Samice składają w truchłach jajeczka, są one następnie pożarane przez larwy. Dorosłe osobniki odżywiają się roślinami. Mają one charakterystyczne bursztynowo-pomarańczowe skrzydła oraz niebiesko-czarną głowę tułów i odnóża. W uniwersum Fallouta zostały one powiększone do ogromnych rozmiarów, a ich oczy nabrały krwisto czerwonej barwy. Urządzenie tarantula Hulk jest bolesne, lecz stosunkowo niegroźne dla człowieka. Za to kazadory są śmiertelnie niebezpieczne. Samorządło pozostawia ogromną ranę. Przebija nawet najtwardszą skórę bestii spustkowi. Wydobywający się z niego jad obezwładnia ofiarę. Stworzenia żyją w rojach, od kilku do kilkunastu osobników. Mają nieregularną trajektorię lotu, więc łatwo unikają pocisków. Fizyczne atrybuty, w połączeniu z liczebnością, sprawiają, że mało która istota chce się z nimi konfrontować. W przeciwieństwie do swych małych przodków są niezwykle agresywne i atakują każde żywe stworzenie, które zobaczą. Owady po wielkiej wojnie uciekły z kompleksu Big MT i rozpierzchły się po pustkowiach. Najbardziej upodobały sobie regiony górzyste, lecz można je również spotkać w okolicach jezior. Stanowią swego rodzaju plagę pustkowi mochawę. Spotkać można je również w kanionie syjońskim, w Utah. Kazadory zakładają gniazda. Tworzą je z masy papierowej, która powstaje w wyniku przeżywania włókna drzewnego. Składają w nich jaja. Miejscem narodzin gatunku jest zakład składania DNA Z14 Pepsine. Pepsine to podrodzina nastecznikowatych. Są one dziełem modyfikacji genetycznych, nie wirusa, FFV czy też promieniowania. Dr Borows stwierdził, że prace nad kazadorami rozpoczęły się w 2003 roku, co raczej nie może być prawdą. Zapewne przegrzały mu się obwody, tak jak pozostałym naukowcom. Jest jednak całkowicie pewien, że zaczął przed Wielką Wojną, a konkretniej we wtorek. Zaprzecza również, jakoby uciekły one kiedykolwiek z ośrodka i mówi, że nie mogą się rozmnażać. Jak widać, w obu kwestiach się mylił. W języku hiszpańskim oznacza łowca, myśliwy, kłusownik. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!